Wszyscy śmieją się, Boże, jak tu można lubić ich troje i tak dalej. Każdy z was zna ich piosenki, jestem tego pewien. Siemanko, witam w mojej kuchni. Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić kurczaka. Czy makaron z kurczakiem i szpinakiem w sosie śmietanowym, z pomidorami suszonymi, z dużą ilością smaku i w ogóle będzie dobre. No. Kurczaka ogólnie wiadomo, w kosteczkę, jakoś tam mniej więcej. Zaraz to przyprawimy solą, pieprzem i czosnkiem. Dobra, dajemy makaron. Jeszcze trochę. Okej. Co ty chociaż? Nie skaży mnie, paci mu ta badyszty. To mi się przyda później. To jeszcze sobie dodatkowo wymieszamy z tym czosnkiem. Welcome to the internet. Have a look around. Dobra. Tak. Obsparzamy. Czyli tak, mamy naszą zajebistą patelnię. I powtarzam, że to jest patelnia. To się będzie grzało i będzie grzało się z kilkoma łyżkami oliwy. Dobrze, także tak. Teraz tak. Obsmażamy kurczaka na patelni. Jak się obsmażą ładnie ze wszystkich stron, to dodajemy suszone pomidory. Mam coś takiego, suszone pomidory, a tutaj właśnie tego, od razu w paskach z Biedronki, bo jestem leniwy i nie chcę mi się ich kroić, więc kupię od razu w paskach właśnie, więc to będzie ładnie się łączyło, ale najpierw obsmażamy kurczaka. Jak już to obsmażymy, dodajemy posiekane pomidory, suszone. Potem dodajemy czosnek, to będę tarł od razu bezpośrednio nad patelnią. I szpinak. Przez jakąś minutę to się będzie smażyć, aż szpinak sobie zwiędnie. Później będzie jeszcze śmietanka, którą w lodówce mieszać, zagotować. Doprawić solą pieprzem, makaron, chwilę pogotować i gotowe. Brzmi jak moje niedzielne popołudnie. Dodajemy pomidory suszone. Ja wiem, że to zbrodnia, ale ja odlewam to, co jest tutaj. Przynajmniej w części. Okej. Tutaj na 4 osoby dałem jakieś 3/4 tego słoika. No może nie 3/4, ale no może tam trochę więcej. O! Dałem cały ten słoik, słuchajcie. Tu będzie dużo pomidorów suszonych. Obsmażamy to chwilkę jeszcze z tymi pomidorami suszonymi. I teraz tak, dodajemy starty czosnek. Jeszcze dwa ząbki. Stan kirki Ariadin i ciebie bolszewik, to nie skaży dlonami, no i widok. Ja! Gorąco tu się robi. I dodajemy szpinak. Słuchajcie, patrzcie, ile tego szpinaku jest. Ja nie wiem, jak to się zmieści na tej patelni. Nie będzie nic innego oprócz tego szpinaku. Gdzie się podział mój szpinak? Dobrze, tutaj szpinak sobie zwiędł. Więc teraz do tego dodajemy jeszcze śmietankę. Ja tu mam przygotowaną śmietankę. 200 ml, jakieś 250 ml, 15.
ty, co ty chociaż. Nie skaży mnie, paci mu tabadisz ty. I wszystko dokładnie mieszamy. I tak sobie po prostu domieszamy, aż ta nasza śmietana troszeczkę bardziej zgęstnieje, troszeczkę się wygotuje i w ogóle. Jak to się już gotuje, teraz możemy dodać nasz makaron. Oh, come on. No. Dobra. Makaron mi się posklejał. I to wszystko bardzo dokładnie mieszamy. Ten makaron się oblepia tym sosem, to wszystko bardzo ładnie się łączy. No, ten sos już jest zgęstniały, to wszystko jest bardzo ładnie połączone. Makaron jest bardzo ładnie oblepiony. I tak naprawdę to wszystko. Tak wygląda makaron z kurczakiem i szpinakiem w sosie śmietanowym z surowymi pomidorami. Jeśli oglądacie to na YouTubie, to pewnie pod filmikiem w opisie będzie link do mojej strony, na której zobaczycie przepis, jak to zrobić. No i mam nadzieję, że faktycznie spróbujecie i dacie mi znać w komentarzach ewentualnie, czy wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji na YouTubie, zostawienia łapki w górę i komentarza i dzięki za oglądanie.